Cześć, cześć, cześć. Dziś mam dla Was talię biało-zieloną. Ajani. Miecz plus jeden, topór plus jeden, naramienniki plus jeden. Dobra, to lecimy. Zacznijmy sobie od zielonych kart. I na początku mamy Lifecrafter Gift. I za trzy bezkolorowej, jeden zielonej, mamy instant, który mówi: połóż jeden znacznik plus jeden plus jeden na wybranej kreaturce, a potem połóż znacznik plus jeden na każdej kreaturce, którą kontrolujesz, ze znacznikiem plus jeden na sobie. Dobra. Następnie mamy Sorcery Handewick. Za trzy bezkolorowej, jeden zielonej, kładziemy znacznik plus jeden na wybranej kreaturce, którą kontrolujemy. Następnie kreaturka ta walczy z inną kreaturką, której nie kontrolujemy. Umieściłem w deku dwie sztuki tego. Później mamy Dreibur Handicraft. Za jeden bezkolorowy, jeden zielony enchantment, który daje nam to, że kiedykolwiek kreaturka wchodzi do gry pod naszą kontrolę, możemy zapłacić jeden many. Jeżeli to zrobimy, płacimy znacznik plus jeden na tej kreaturce za 5 bezkolorowej, jeden zielonej i poświęcenie tego enchantmentu, kładziemy znacznik plus jeden na każdej kreaturce, którą kontrolujemy. Tego umieściłem dwie sztuki w talii. No dobra, to lecimy dalej. Później mamy Reach Scale Tasker. Za 3 bezkolorowej i 2 zielonej mamy kreaturkę 5-5 bestię, która gdy wchodzi do gry, pozwala na położenie znacznika plus 1 na każdej innej kreaturce, którą kontrolujemy. Czyli sam w sobie jest 5-5 za 5, to już jest. To jest akurat ok. I plus to, to jest po prostu robi to tą kreaturkę przepotężną. Dobra. Później mamy Armorcraft Judge. Za 3 bezkolorowej i 1 zielonej mamy Elf Artificer 3-3. I gdy ta kreaturka wchodzi do gry, dobieramy kartę za każdą kreaturkę, którą kontrolujemy, ze znacznikiem plus jeden na sobie. Później mamy Pima Outrider. Za 2 bezkolorowej i 2 zielonej Elf Artificer, kreaturka 3-3 z Tramplem i Fabricate 1. Czyli do wyboru mamy albo, gdy ta kreaturka wchodzi do gry, mamy do wyboru albo składziemy znacznik plus jeden na tej kreaturce, albo tworzymy 1-1 bezkolorowy servo token artefakt. Później mamy High Spire Artisan Elf Artificer za 2 bezkolorowe, 1 zielony, kreaturka 0-3 z Richem i Fabricate 1. Ok, następnie mamy Fairground Tramperter za 2 bezkolorowe, 1 zielony, Słoń 2-2 i na początku każdego końcowego stepu, czyli ostatniej fazy tury, jeżeli znacznik plus 1 był położony na permanencie, który kontrolujemy pod naszą kontrolą, w tej turze kładziemy znacznik plus 1 na Vagrant Tramperter. Ok, dwie sztuki umieściłem tego. Później mamy Cultivator of Blades za 3 bezkolorowej, 2 zielonej, Elf Artificer 1-1, Fabricate 2. I dodatkowo, kiedykolwiek ta kreaturka atakuje, wszystkie pozostałe atakujące kreaturki mogą dostać plus x do końca tury, gdzie x-em jest siła tej kreaturki. Dwie sztuki tego umieściłem w talii. I ostatnią zieloną kartą w tej talii jest Kujhar Sith Sculptor. Za jeden bezkolorowej, jeden zielonej, kreaturka 1-2 Elf Druid. I gdy ta kreaturka wchodzi do gry, kładziemy znacznik plus jeden na wybranej kreaturce, którą kontrolujemy. Trzy sztuki pojawiły się w naszej talii. To by były zielone karty. Przejdźmy teraz do białych. I zaczniemy sobie od Krasnoluda. Aerial Responder za jeden bezkolorowej, dwie białej. Mamy dwa Soldier, 2-3 z
Flyingiem, Vigilancem i Lifelinkiem. Później mamy Dwarf Artificer, Master Trinketer, 3-2 za bezkolorowe 1 białej. I wszystkie serwo i toptery, które kontrolujemy, dostają +1/+1. Znaczy mamy +1/+1. I za 3 bezkolorowej 1 białej tworzymy servo token 1-1. Za 1 many Toolcraft egzemplar 1-1, 2 Artificer i na początku kombatu w naszej turze, jeżeli kontrolujemy artefakt, kreaturka ta dostaje +2/+1 do końca tury. Jeżeli kontrolujemy 3 lub więcej artefaktów, dostaje również Fear Strike'a do końca tury. Później mamy Propeller Pionier. Za 3 many bezkolorowej i 1 białej otrzymujemy Human Artificer 2-1 z Flyingiem i Fabricate 1. Dwie sztuki umieściłem w tej talii. Później mamy Felidar Guardian. Za 3 bezkolorowej 1 białej kreaturka 1-4 kod bestia. I gdy kreaturka ta wchodzi do gry, możemy exilować inny wybrany permanent, który kontrolujemy. Później go wrócimy. Wracamy go z powrotem do gry pod naszą kontrolę. Pod kontrolę właściciela, dokładnie. Za, znaczy w naszej talii dwie sztuki się pojawiły. Kolejną kreaturką jest Visionary Augmenter. Za 2 bezkolorowej, 2 białej, 2-1 kreaturka. To już mówiłem. Z Fabricatem 2. Wmieściłem dwie sztuki w talii. Później mamy Nine Bridge Patrol. Za 1 bezkolorowej, 1 białej, 2 Soldier, 1-1. I kiedykolwiek inna kreaturka, którą kontrolujemy, opuszcza pole bitwy, kładziemy znacznik +1/+1 na Nine Bridge Patrol. Ok, dwie sztuki pojawiły się w talii. I ostatnią białą kreaturką jest Greensleeve Artisan. Za 2 bezkolorowe, 1 białej, 2-2 Dwarf Artificer, Fabricate 1. Ok, tu się przedstawiały białe karty w tej talii. Dobra, to zajmie się pozostałymi. Na pierwszy ogień pójdzie Animation Module. Za 1 artefakt. Kiedykolwiek jeden więcej +1/+1 kantarków jest składzionych na permanencie, który kontrolujemy, możemy zapłacić 1. Jeżeli to zrobimy, wstawiamy. Tworzymy 1-1 bezkolorowego servo token kreaturkę artefaktyczną i za 3 i za tapowanie wybieramy counter na wybranym permanencie lub graczu i kładziemy dodatkowy ten gracz lub permanent otrzymuje kolejny counterek tego rodzaju. Wyjechałem trochę poza kadr. Później mamy mistrza naszej talii, czyli Oath of Ajani. Za 1 zielonej, 1 białej. Legendarny enchantment. I gdy wchodzi do gry ten enchantment, wszystkie kreaturki, które kontrolujemy, dostają znacznik +1/+1. Planeswalker. Każdy czar Planeswalkera, który rzucamy, kosztuje 1 mniej. Dwie sztuki wrzuciłem. I mamy Ajani Unyielding. Za 4 many bezkolorowej, 1 zielonej, 1 białej. Mamy Planeswalkera Ajaniego. Z 4 lojalności. I za +2. Pokazujemy 3 wierzchnie karty z biblioteki. Wchodzimy wszystkie nielandowe permanenty. Pokazane w ten sposób do naszej ręki. Resztę kładziemy na swoje biblioteki w dowolnej kolejności. Za -2 exilujemy wybraną kreaturkę i jej kontroler dostaje życie równe jej sile. I za -9 kładziemy 5 znaczników +1/+1 na każdej kreaturce, którą kontrolujemy i 5 lojalności, 5 kontrolerów lojalności na każdym planeswalkerze, którego kontrolujemy. Co jest po prostu już chyba końcem gry tak naprawdę.
będzie, w którym się to stanie. I mamy 45 Village Land. I gdy wchodzi do gry, możemy pokazać Foresta lub Plainsa z naszej ręki. Jeżeli nie, to wchodzi ta karta zatopowana. I za zatopowanie dostajemy zieloną lub białą manę. Dobra. No dobra, to zostało nam jeszcze tylko Plainsy. 12 sztuk, o ile dobrze pamiętam, i 11 forestów, o ile dobrze pamiętam. No dobra, to tak by w skrócie przedstawiała się ta talia. Muszę przyznać, że sprawuje się bardzo, bardzo dobrze. No dobra, to by było w sumie w tym momencie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to proszę o lubienie tego filmu. Dajcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subujecie, a chcielibyście oglądać dalsze moje filmiki, to możecie zasubskrybować. I dziękuję wam serdecznie. Cześć, trzymajcie się. Do następnego.